Klub Kosmos wraz z Kręgielnią MK Bowling Słupsk zapraszają na największą klubową noc sylwestrową. W programie wiele atrakcji i niespodzianek. Hity minionego roku zagrają DJ Nord oraz DJ Mash. Początek imprezy o godzinie 21:00. Wejściówki kosztują 30 zł. 30 grudnia podczas imprezy Falstart pobawić się będzie można przy muzyce do tańca. Będą klubowe klasyki, parkietowe banżery, aż po współczesne hity. Muzycznie old school disco, funky, breaks and electro. Sylwestrowa zabawa w domówce rozpocznie się o godzinie 20:00. Muzycznie dominować będzie reggae. Wejściówki kosztują 20 zł. Na koncert legendy punk rocka u stacjego zespołu Parafraza będzie się można wybrać 30 grudnia. Początek o godzinie 20:00, wejściówki kosztują 10 zł. Dzień później Motor Rock Pub organizuje również bluesowo-rockową imprezę sylwestrową. Tego wieczoru zagrają grupy Magmen i Knockout. Wejściówki kosztują 50 zł. Sylwestrowy wieczór spędzić będzie można w Nowym Teatrze na spektaklu kabaretowym. Jeszcze nie pora nam spać. Jest to najnowsza produkcja grupy Rafała Kmity. Dodatkową atrakcją będzie mały poczęstunek z oprawą muzyczną na żywo. Początek o godzinie 20:00, wejściówki kosztują 120 zł. Muzykal Skrzypek na dachu zobaczymy 1 stycznia w Nowym Teatrze. Spektakl w reżyserii Zbigniewa Maciasa opowiada historię Żydów mieszkających na początku XX wieku w ukraińskim miasteczku Anatewka. Początek o godzinie 18:00, bilety kosztują 45 i 35 zł. W ostatnim dniu roku zabawa przed słupskim ratuszem rozpocznie się o godzinie 21:30. Na lodowisku zaplanowano rekreację z animatorem na łyżwach. Od godziny 22:30 do świata świetnej zabawy zabierze nas aktor Tomasz Karolak, który zagra wraz z zespołem Pączki w tłuszczu. Wstęp na koncert jest wolny.